Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest weryfikacja faktycznego stanu wiedzy z matematyki. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Usiądźcie, posłuchajcie. Moi drodzy, dzisiaj taki film troszeczkę poważniejszy, może nie do końca matematyczny, ale z matematyką ściśle związany. O co chodzi? O co chodzi z tą weryfikacją? Moi drodzy, zdarza się tak, nie tylko przez ostatnie 10-15 lat, ale i całkiem niedawno, że wielu z Was, młodych adeptów matematycznych, studentów, licealistów, osoby ze szkół podstawowych, nie ma znaczenia, nie wiecie jak po prostu zweryfikować, nie wiecie jaki macie stan faktyczny z matematyki swojej wiedzy. O co mi chodzi tutaj, to nie jest film, w którym chcę powiedzieć o ty nie umiesz tego, ty nie umiesz tego, bo to nie o to chodzi, tylko ogromna prośba do Was jest, żebyście bardzo jakby podchodzili tak nie do końca, nie powiem kolorowo, tylko tak bardziej przyziemnie do Waszego stanu wiedzy z matematyki. O co mi chodzi? Ja już Wam tłumaczę. Zdarza się tak, że kiedy pyta się daną osobę na przykład, czy potrafisz zrobić to czy to, na przykład, nie wiem, czy potrafisz rozwiązać równanie kwadratowe na przykład, nie? Tak, 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 delta, coś tam, x1, x2, tablice matematyczne, tak, tak, tak. Z takim pędem szybkim ktoś mówi do nas, dobra i okej. No i faktycznie, dobrze, to teraz proszę rozwiąż to równanie. I nagle okazuje się, dobra, delta to jest tam a kwadrat czy b kwadrat. No i następuje dużo różnych ciekawych posunięć tutaj. Można patrzeć, czy faktycznie ktoś w ogóle kojarzy. Okej, wzór jest wzorem, każdy może zapomnieć. Są tablice. No okej, no to z tablicy odczytuję sobie ten wzór. No ale co to jest a, b i c? I nagle jest milion pytań i nagle osoba, która, zauważcie, przed chwilą powiedziała, że ona wie o co chodzi, wie jak rozwiązać, ona nie wie. Ja wam powiem od razu, tu ona wie o co chodzi. Słowo wiem o co chodzi nie oznacza, że wiem jak to rozwiązać. Rozumiem jak to się rozwiązuje. Po prostu wiem o co chodzi. To jest tak jak z jazdą samochodem. Gram sobie w gry, w których jeżdżę samochodem, wiem o co chodzi, ale jak wsiadam faktycznie do samochodu, odczucie jest trochę inne, bo jednak jest to pojazd, ja panuję nad tym pojazdem, sprzęgło, gaz, hamulec, skrzynia biegów, jest całkiem inaczej. I podobnie jest z matematyką. Samo to, że Wy wiecie o co chodzi, nie oznacza, że Wy faktycznie to umiecie. I teraz oczywiście nie chcę sprowadzić fali w drugą stronę, że ja nic nie umiem. To też tak nie działa. O co mi chodzi tutaj, jeszcze raz Wam tutaj jakby podkreślę, albo dojdę do sedna. Dobrze byłoby, żebyście Wy, cofając się tak jakby, na przykład mając takie równanie kwadratowe, czy cokolwiek, jakiekolwiek działanie, żebyście Wy faktycznie patrzyli, okej, ja tego wzoru nie pamiętam, ale mogę go mieć z tablicy. Dobra, to sobie z tym poradzę. O kurczę, tu się pojawił pierwiastek, czy ja potrafię pierwiastkować? No i przypomnieli sobie tak szczerze, prawdziwie, spokojnie, bez stresu, co Wy pamiętacie faktycznie, a czego Wy nie pamiętacie, co Wy umiecie faktycznie, a czego nie umiecie i sobie to nadrobili. Siedzicie, teraz jest listopad 2020, większość jest na zdalnym nauczaniu, w domku, w kapciach, w ulubionych dresach, jest w miarę spokojnie, nikt nie krzyczy. Możecie sobie gdzieś na kartce obok, po skończonych zajęciach, spróbować nadrobić to, czego do tej pory, nie wiem, nie mieliście czasu, czy Wam sprawiało, czy zaczyna sprawiać Wam problem. Prośba jest taka, ponieważ tych rzeczy się potem gromadzi coraz więcej i weryfikacja faktycznego stanu wiedzy z matematyki robi się coraz cięższa, bo po prostu się nakładają te warstwy i między nimi jest coś, co ja w ogóle czego nie pamiętam, nie rozumiem i gdzieś tam jest coś, co kojarzę. I tutaj też oczywiście sytuacja jest nie tylko do licealistów, do osób ze szkoły podstawowej, tylko także do studentów, ponieważ studenci często mówią mi, dobra, nie wiem, ekstremum funkcji. Wiem, ja wiem jak to zrobić, wiem. Po czym zaczyna się pytanie pierwsze o dziedzinę? A co to jest dziedzina w ogóle? O co chodzi? Pojawia się drugie pytanie o pochodną.
Okej, okay, to ja to umiem zrobić, to, ale z tego to ja nie umiem. I też tu się zaczyna robić takie odkrywanie po prostu tego, że nam się wydaje, że my coś wiemy, wiemy o co chodzi, ale my tego nie wyćwiczyliśmy. Dlatego bardzo was proszę, żebyście po prostu tak szczerze podchodzili. I mówię, to nie jest to, że ja nic nie umiem z tej matmy, tylko po prostu okej. Okay. Co muszę jeszcze spokojnie sobie nadrobić, nad czym muszę jeszcze popracować. A co mam w tablicach, czego nie muszę pamiętać. No ale wielu z was też mówi mi, a propos liczenia samego. Ja mam kalkulator, my możemy mieć kalkulator. Spoko, fajnie, cieszę się. Ale jeżeli wy nie wiecie na przykład, jak policzyć coś takiego, o co chodzi w 2 do 3, jeżeli mamy potęgowanie i na przykład... Wielu z was, dobra, to jest 6. No to znaczy, że wy nie wiecie o co chodzi. Wy po prostu kojarzycie, że coś było takiego, ale jak się za to zabrać? Oczywiście to jest nieprawda. No to też nie wiadomo i kalkulator wam w tym nie pomoże. No chyba, że naukowy, no ale powiedzmy, że większość z was po prostu może mieć kalkulator prosty. No i w tym momencie robi się problem, bo zapominamy, że to jest 2 razy 2 razy 2, bo to jest potęgowanie. I to jest po prostu 8. I moi drodzy, takich rzeczy jest multum. Zaznaczanie przedziałów na osi, no po prostu odczytywanie znaków nierówności. Wiem, że też u wielu z was się zmieniają nauczyciele często i wielu z was też tłumaczy, że ci nauczyciele każdy tłumaczy inaczej. Okej, ale jest dużo książek, w których też są mądre rzeczy napisane. Można sprawdzić, zobaczyć, bo nikt mi nigdy nie wytłumaczył, co to znaczy to, czy co to znaczy to, jaka jest różnica między ta kreska. Okej. Ale takie rzeczy można spokojnie znaleźć. Jeżeli nie, możecie spokojnie napisać do nas. Zachęcamy do korepetycji online. Moi drodzy, wszystko da się zrobić. Dlatego bardzo was proszę, weryfikujcie tą wiedzę swoją zgodną ze stanem faktycznym. Nie bójcie się tego, że nie wiecie i nie bójcie się tego, że coś wiecie, bo też ciekawą sprawą jest, kiedy zgłaszają się do nas osoby starsze, które zaczęły matematykę po 20 latach, czasami po 30 latach i nagle one nic nie umieją, a śmigają ułamkami tak dobrze, że praktycznie nikt teraz z osób studiujących nie potrafi tak dobrze na ułamkach liczyć, jak te właśnie osoby, które matmę miały dawno, czyli z tak zwanej starej matury. I moi drodzy, mogłabym jeszcze bardzo długo mówić na ten temat, ale meritum jest tego, nadrabiajcie rzeczy i faktycznie sprawdzajcie, czy wy to umiecie, a sprawdzicie to tylko przeliczając kilkanaście, kilkadziesiąt przykładów. Ja wiem, że może dla kogoś to będzie strata czasu, ale jeżeli zależy wam, jeżeli macie chęci, no to nie będzie na pewno stratą czasu. Tyle w tym temacie. Ja zachęcam do kontaktu. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zachęcam do korepetycji online. Szczegóły oczywiście na maila. No i cóż, słyszymy się w następnym filmie. Jeżeli macie ochotę, możecie też zasubskrybować nasz kanał. No i do usłyszenia.